Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Bartosz, a to moi drodzy jest kolejny odcinek z gry GTA 5. Moi drodzy, ja od bardzo dawna, właściwie już pierwsze moje filmy zawierały gdzieś w rogu obraz z mojej kamerki, natomiast postanowiłem nagrać próbny film bez kamerki, zobaczyć jak on będzie w ogóle wyglądał pod kątem obciążenia sprzętu, czy spadki FPS będą takie same, podobne, czy może w ogóle ich nie będzie i tak dalej. I moi drodzy, w tym odcinku, gdzie będziemy właśnie w GTA Online, bo jak widzicie jestem właśnie na GTA Online, w tym odcinku będziemy sobie robić dosyć istotne rzeczy. Ja tutaj, jak widzicie, już sobie przywłaszczyłem jeden samochód, który wykupiłem. On za każdym razem będzie się tutaj pojawiał zaraz po moim wejściu do GTA Online. Troszeczkę sobie go stuningowałem. Ale dziadowe radio jakieś. Dałem neony, troszeczkę lepsze felgi, zmatowiłem lakier. No i właściwie udało mi się znaleźć najlepszy samochód, który można było ukraść zwyczajnie. Żadnego innego nie mogłem znaleźć, bo zaraz pokazywało, że to samochód ekskluzywny i że nie można przyczepić do niego nadajnika czy coś takiego. Także moi drodzy, ja zauważyłem również, że w GTA Online, jak i w GTA fabularnym, bardzo istotną rzeczą jest nasz telefon komórkowy, moi drodzy. Ja sobie pozwolę tutaj zaparkować, wyłączę to radio. I teraz, moi drodzy, wejdziemy sobie do naszego telefonu. Jak widzicie, mamy tutaj listę akcji szybkich. To jest bardzo, bardzo przyjemna funkcja w GTA Online. Ale tak, mamy tutaj maila, mamy wiadomości, mamy kontakty, mamy ustawienia, lista akcji, szybka akcja, Snapmatic, czyli możemy sobie robić zdjęcia, ale mamy także internet. Internet to jest niesamowicie istotna rzecz w naszym telefonie, bo jak zauważyliście, mamy tutaj dostęp praktycznie do wszystkiego, do media, rozrywek, jedzenia, pieniędzy, podróży i tak dalej. I moi drodzy, bardzo ważna kwestia, jak widzicie w górnym prawym rogu mamy gotówkę, którą mam aktualnie przy sobie oraz gotówkę, którą mam w banku. Dlatego moi drodzy, trzeba pamiętać, żeby raz na jakiś czas wpłacać sobie to, co mamy przy sobie na nasze konto, tak żebyśmy po prostu wiedzieli, ile mamy pieniędzy. Możemy również te pieniądze wypłacać, co jest też bardzo fajną funkcją. I moi drodzy, teraz wiedząc już, ile mamy w sumie wszystkich pieniążków na GTA Online, możemy przystąpić sobie do zakupu nieruchomości. Zobaczmy listę nieruchomości dostępną. Moi drodzy, jak widzicie, tutaj już się zaczynają od 500 tysięcy te najdroższe oraz od 25 tysięcy jakiś tam garaż na dwa samochody, jakaś szopa wręcz, nawet nie nazwałbym tego domem. Bo domki, moi drodzy, są zaznaczone na mapie domkami, natomiast garaże są zaznaczone na mapie takimi, nie wiem, to są jakieś drzwi od garażu chyba. Także moi drodzy, zobaczmy sobie od góry. Moglibyśmy kupić ten apartament i praktycznie wywalić na niego całą naszą kasę, bo on kosztuje 500 tysięcy dolarów. No jest to na pewno bardzo, bardzo ekskluzywny apartament, gdzie mamy 10 miejsc na samochody, ale moi drodzy, tak naprawdę nie ma znaczenia, czy ten apartament będzie super, hiper ekskluzywny, bo jak widzicie tutaj mogę sobie wybrać ekskluzywne, mogę sobie wybrać średnie, gdzie średnie tak naprawdę nie odbiegają swoim wizerunkiem od domu chociażby Michaela z fabuły, także możemy również wybrać sobie tanie lokale, tak? Ja, moi drodzy, kierowałbym się mimo wszystko rozsądkiem, a rozsądek podpowiada mi, żebym tak naprawdę zwracał tylko i wyłącznie uwagę na lokalizację danego mieszkania. Oddalmy sobie tutaj troszeczkę. Da się to przesuwać? Da się. Teraz przybliżymy. A cały czas mi przybliża tu, gdzie ten dom jest. Zwróćcie uwagę, moi drodzy, to jest nasze Los Santos, nasze miasteczko. I tak naprawdę, no, poruszając się cały czas po mieście, bez sensu byłoby kupowanie na przykład domu w tym miejscu, tak? Gdzieś, gdzie jest mi on totalnie zbędny na chwilę obecną.
Bardziej interesowałby mnie dom gdzieś właśnie bliżej centrum, tak jak tutaj widzimy na obrzeżach, bardzo fajne wieżowce, tylko że kurczę strasznie drogie. I moi drodzy, różnica pomiędzy nimi to tak, jest głównie w cenie oraz w ilości miejsc parkingowych, czyli tam miejsc w garażu. Jak widzicie, ten za 400 tysięcy również jest w super eleganckim wieżowcu, który również jest Eclipse Towerem, czyli jest tak naprawdę w tym samym miejscu, ale prawdopodobnie na innym piętrze zlokalizowany i również ma 10 miejsc parkingowych, ale jest już relatywnie 100 tysięcy tańszy. Także moi drodzy, nie wiem, czy nie lepiej by było za kwotę 660 tysięcy, którą mam, nie kupić sobie na przykład dwóch lokali po 250 tysięcy i wtedy będę miał tak naprawdę miejsce na 20 samochodów i to będą lokale praktycznie w samym centrum także. Także wydaje mi się, że to jest bardziej sensowne, szczególnie, że mogę sobie na przykład kupić ten lokal i ten lokal, który jest w tym samym budynku tak naprawdę i wydaje na niego, na te dwa lokale tam niecałe 500 tysięcy. Mam 20 miejsc parkingowych i nie muszę skakać z domu do domu. Wszystko mam w jednym miejscu. Jeszcze możemy sobie, moi drodzy, poczytać. Trzypokojowy apartament, cudowne widoki, widniejące w nim... Patrz, jak wszyscy gonią za marzeniami, gdy ty już się masz. Posiada garaż na 10 pojazdów. Wydaje mi się, że to byłby bardzo dobry zakup. Popatrzmy jeszcze coś, czy to jest bardzo daleko? Nie, to nie jest bardzo daleko. Zabierający dech w piersiach apartament, jest o rzut beretem od studia Richard Majestic, istna trójca umierających biznesów, posiada garaż na 10 samochodów. Ok, gdzieś znalazłem jakiś lokal, który jest naprzeciwko dyskoteki, to on chyba nie bardzo by mi odpowiadał. Ten luksusowy apartament jest finansowym i zasobem najbardziej. Będzie twoją gwarancją, że już nigdy nie będziesz oglądać biednych ludzi wbrew własnej woli. Wszystko, czego trzeba, jest już tuż za rogiem. Posiada garaż na 10 pojazdów. No i ten też mi się podoba, moi drodzy. I mamy tak, ten by był zlokalizowany w tym miejscu, a ten byłby zlokalizowany dosłownie tuż obok. Także nie wiem, czy jest sens w takim... O, może tutaj bardziej. Tutaj też jest troszeczkę, zobaczmy. Najbardziej stylowych apartamentów, dokładnie przeciwko klubu Bahama Mamas. Jest idealne miejsce, by odsapnąć po długim, pracowitym dniu. I również posiada garaż na 10 samochodów. Kurczę, to nie jest łatwa sprawa, ale moi drodzy, tutaj... Ciekawe, czym się ten różni od tamtego. Na jednym z niższych pięter, więc widoki mogłyby być lepsze. No właśnie, czyli to jest gdzieś tam na niskim piętrze. Także moi drodzy, ja po prostu kieruję się rozsądkiem, kupię sobie dwa lokale w dobrych lokalizacjach, które oferują mi 10 miejsc, gdzie mogę sobie wstawić samochody i tak naprawdę zostanie mi jeszcze dużo pieniędzy. Okej. I teraz, moi drodzy, zostanie mi bardzo dużo kasy, żebym mógł sobie właśnie kupić jeszcze jakiś garaż. Tylko pytanie, no właśnie, ja mogę sobie kupić chyba więcej apartamentów niż tylko jeden. Tak, oczywiście, że tak. Przestraszyłem się przez chwilę, że nie. Okej, ten także sobie kupimy. Sprzedać posiadłość. Wybierz posiadłość, którą chcesz sprzedać. No i nie chcę żadnej sprzedawać. I co wtedy? Aha, i wtedy mam dwie, okej. Czyli mogę mieć naraz... dziękujemy za zakup nieruchomości. Wszelkie papiery zostały... Okej. Czyli kupiliśmy sobie te dwa lokale. Zaraz sobie do nich podjedziemy. I tymczasem jeszcze zostało nam, zwróćcie uwagę, 215 tysięcy aż. Także teraz, moi drodzy, mam jakieś nowe. A to... Aha, okej, to są te... ekskluzywne i teraz, jak widzicie, mogę sobie kupić tylko te tutaj, nie wiem dlaczego tylko te i nie wiem dlaczego nie mogę sobie kupić, o, teraz chyba będę mógł, zobaczmy, spróbujmy kupić jakiś garaż zwykły na 10 pojazdów, zobaczmy, czy w ogóle jest taki, powiedzmy, zwykły w cudzysłowie, bo to i tak już kupa kasy.
Tu mamy 6 miejsc, to już by nas zadowalało. Sprawdzę sobie tylko mniej więcej, w którym one są miejscu. Ten jest troszeczkę oddalony od miasta. Ten także. O, ten by już był ok. O, ten jest jeszcze bardziej w centrum. O, ten mi się podoba, moi drodzy. I co się stanie, jak ja będę chciał go kupić? Ok, zobaczmy. A, mogę mieć kilka naraz, spoko, podoba mi się, kupmy sobie go. I myślę, że 140 tysięcy, moi drodzy, jeżeli zostawimy sobie na... Okej, jak się z tego wychodzi, dobra. I teraz, moi drodzy, myślę, że jak podjedziemy sobie w któryś z tych miejsc, żeby je zobaczyć... Powiem wam szczerze, że na tych ustawieniach graficznych i bez nagrywania mojej kamerki gra się naprawdę płynnie i przyjemnie, muszę przyznać. Już widzę, że jakiś gracz tutaj do mnie się kieruje. Twój garaż. Dlatego ja będę próbował gdzieś tam od nich uciekać, od tych graczy innych, bo tutaj na GTA Online zauważyłem, że jest taka tendencja, że jak tylko się kogoś widzi, to od razu się do niego strzela. Ja tutaj staram się unikać tego typu zachowań. Podjedziemy sobie najpierw do tego jednego z garaży, które przed chwilą kupiłem. Zobaczymy sobie, co to w ogóle jest za miejsce i czy to był dobry wybór. Wydaje mi się, że tak. No ale zaraz to się okaże oczywiście. No jak widzicie, jak się jedzie bardzo szybko samochodem, i nasz procesor i karta graficzna mają bardzo dużo elementów do przetworzenia i wczytania w krótkim czasie, no to mimo wszystko gdzieś tam, powiedzmy, spadają te klatki, ale jak widzicie, one nie spadają do tego stopnia, że ja nie jestem w stanie prowadzić samochodu tak jak to było wcześniej. Także tutaj, czy mam tą kamerkę uruchamiać czy nie, to ja tak naprawdę pozostawiam tą kwestię tylko i wyłącznie wam. Natomiast ja osobiście wolałbym chyba z kamerką. Jakoś tak się czuję strasznie sucho mi bez tej kamerki, że tak powiem. No ale taki jeden próbny odcineczek bez niej chciałem po prostu zwyczajnie nagrać. Dobra, moi drodzy, zobaczmy, co my tu kupiliśmy. To jest to, co ja kupiłem? Coś się nie otwiera. Zobaczmy, może musimy jakieś klucze tam, kurczę. Zobaczmy. W swoim garażu możesz przechowywać pojazdy, gdy znajdują się w garażu, nie mogą ich zabrać inni gracze. No właśnie, moi drodzy, ten samochód, który ja teraz posiadam, troszeczkę w niego zainwestowałem, ale podobno on może zostać ukradziony. W każdym garażu znajduje się mechanik, który dba o pojazdy i potrafi dostarczyć je do ciebie. Zadzwoń do niego, aby skorzystać z jego pomocy. Usługa mechanika kosztuje $50 dziennie. $50 dziennie to nie jest jakiś majątek. Po zapisaniu pojazdu w garażu zamontowany zostanie w nim nadajnik. Jeśli wyjedziesz nim z garażu, zostanie on twoim pojazdem osobistym. Zostanie też odpowiednio oznaczony na mapie. No i to mi się bardzo podoba, moi drodzy, bo ja do tej pory spotkałem naprawdę... Dobra, na razie nie mamy tutaj żadnego pojazdu, ale to się za chwilkę zmieni. Jak się stąd wychodzi? Tędy? A, tędy. Nie tędy. Dlaczego mi nie chce wyjść? Widzicie, tutaj gracze cały czas się zabijają. Może tędy się po prostu wychodzi. Dobra, i teraz, moi drodzy, wsiądę sobie do swojego samochodu, tego, który sobie odpimpowałem. O, elegancko. Wjeżdżamy do środka. Aby opuścić garaż, udaj się do wyjścia, albo wsiąść do pojazdu i wyjedź. No dobrze, czyli rozumiem, że ja nigdzie nie muszę najmować tego mechanika. On po prostu jest centralnie przypisany do mojego... Aby... pokaż. Aby zacząć przeglądać internet w tym komputerze. Aha, czyli po prostu to jest ten sam internet, co u mnie w
telefonie. Zobaczmy, czy mamy tutaj jakieś inne opcje. Wyłączyć radio? Nie, niekoniecznie. Może sobie grać. Nie, tutaj nic nie widzę. Tutaj też nic. Nie, chyba nie możemy tutaj za bardzo nic przy tym samochodzie grzebać się samodzielnie. No dobra. Wyjeżdżamy sobie. No i to mi się podoba, moi drodzy. Bardzo fajna opcja. W takim wypadku myślę, że zostało jeszcze nam troszeczkę pieniędzy. To moje autko jest bardzo, bardzo fajne. Ono mi się bardzo podoba. Bardzo dobrze mi się nim jeździ. I myślę, że jak obejrzymy sobie już mieszkania, które zakupiłem, to podskoczymy sobie do jakiegoś mechanika i troszeczkę nasze autko jeszcze podrasuje. Nie chciałem go ostatnio dużo rasować, dużo podrasowywać. Także dosłownie tylko kilka zmian delikatnych wprowadziłem. A nie chciałem nic więcej, ponieważ nie chciałem, żeby was to ominęło zwyczajnie. Chciałem, żebyście byli świadkami tego, co tutaj się dzieje. Muszę was także przestrzec przed tym, że jak będziecie kiedyś mieli możliwość pogrania sobie na GTA Online, to mimo wszystko na samym początku, jak jeszcze nie macie broni, nie macie auta, bardziej polecałbym wam unikanie kontaktów z innymi graczami, bo inni gracze zazwyczaj już są wyposażeni w szybkie samochody opancerzone i bardzo dobre bronie i zwyczajnie ciężko się, że tak powiem, z nimi mierzyć. Okej, zobaczmy. Zajrzyjmy do naszego lokalu. Stawiłem w sumie samochód tak bezsensownie trochę. W mieszkaniu możesz oglądać telewizję oraz obraz z monitoringu. Możesz również wziąć prysznic, aby zmyć z siebie krew. O kurczę. Po dołączeniu do GTA Online pojawisz się w swoim mieszkaniu. Możesz to zmienić w menu pauzy. Okej. Ciekawe, czy można też wybrać, w którym mieszkaniu chcemy się pojawić, szczególnie w przypadku, kiedy mamy ich więcej niż jedno. No powiem wam, że bardzo ładne to mieszkanko, pomimo tego, że nie kosztowało 500 tysięcy. To mamy tutaj dostęp... Okej, monitoring jest dostępny od 12 rangi. Ja, jak widzicie, mam dopiero rangę 5. Nie za wiele tutaj w tym GTA Online na razie osiągnąłem. Ale myślę, że to tylko i wyłącznie kwestia czasu i zwyczajnie pogrania. No powiem wam, że apartamencik niczego sobie. Bardzo mi się podoba. Ciekawe, czy można wyskoczyć przez okno. Zaraz zobaczymy. Nie, nie mogę nosić broni w swoim mieszkaniu. Nie mogę także używać ataku. Ale mogę sobie na przykład napić się soku warzywnego. Pyk. No i elegancko. Coś tu jeszcze możemy porobić. Może jakieś ciacho upiec. Winko, mikrofalówki. A tu co mamy? Tu nic nie mamy. Tu mamy radyjko. Możemy je włączyć. O, mam jakiś teleskop. Zobaczmy. Możesz się rozglądać, przybliżać. Proszę bardzo, moi drodzy. Widzieliście? Jaka fajna opcja. Bardzo mi się podoba. Mogę zaglądać innym ludziom do chaty. Fajnie. Mamy telewizję. Akurat jakaś baja leci. Pewnie jak tutaj się... O właśnie, można sobie usiąść i pooglądać. I co tu jeszcze możemy? O, możemy zapalić sobie faję bongosa. Bardzo fajna opcja. W kominie można rozpalić. No, nie można. Bardzo mi jeszcze brakuje, tak. Brakuje mi jakiegoś wyjścia na taras. Nie widzę tutaj niestety żadnego tarasu. Być może jest to jedna z wad tego mieszkania. Nie widzę też żadnej sypialni oraz nie widzę żadnej łazienki. Także na moje oko to mieszkanie składa się tylko... A nie, patrzcie, jest jeszcze coś na dole. Sprawdźmy.
No oczywiście, mogłem się domyślić, że ten apartament za 250 tysięcy nie skończy nam się tak szybko. Mogłem się domyślić także, że jest piętrowy. Czyli możemy wskoczyć do wyra w każdej chwili. Tutaj pewnie się dziś przebieramy. Chociaż nie widzę żadnej szafy. Być może na GTA Online nie ma takiej opcji. Jest łazienka. O, można się skąpać pod prysznicem. Czyli wziąć prysznic i zmyć z siebie krew, tak jak mówili. A, nie, jest możliwość przebierania się. Super. Czyli wszystkie ciuszki, które zakupimy, prawdopodobnie trafiają u nas do szafy. No i to właściwie chyba byłby koniec tego mieszkania, także myślę, że teraz zobaczymy sobie drugie mieszkanko, które zakupiłem. Także moi drodzy, jak widzicie, wyjdź z mieszkania, wejdź do garażu. Wyjdź z mieszkania, ja niestety samochodu nie zostawiłem w garażu, także nic tam nie będzie aktualnie. Ale jak widzicie, jak już w momencie podjechania, o i tutaj to autko fajnie mi tutaj jest zaparkowane. Znajdźmy miejsce, gdzie się jeszcze tylko wjeżdża do garażu. Prawdopodobnie będzie to gdzieś tutaj. Nie, to nie jest wjazd do garażu. Musi być gdzieś może z drugiej strony. Zaraz zobaczymy. Okej, tu coś znalazłem. Okej. Czyli znalazłem wjazd do garażu, moi drodzy. I teraz prawdopodobnie wejdziemy do naszego garażu tutaj przy tym mieszkaniu. Zwróćcie uwagę, jaki gigant. Mam tutaj 10 miejsc w bardzo ekskluzywnym garażu, podkreślam. Gdzie nawet radio mam fajniejsze niż w tamtym garażu na 6 miejsc. Co tu mamy? O, i tutaj mamy wszelkie, widzę, diagnostyki i tego typu rzeczy. I tutaj możemy zarządzać sobie tymi pojazdami. Wybierzmy go. Co, mogę go przestawiać? Tak. Właściwie tyle, tak? Dobra, czyli właściwie chyba tylko tyle możemy zarządzać tymi pojazdami, zmieniać sobie ich pozycję. Także wsiadamy do autka i ono prawdopodobnie teraz wyjedzie nam z garażu. Bardzo, bardzo fajna opcja. Bardzo mi się podoba. Także moi drodzy, ja teraz sobie otwieram mapę. Twoje mieszkanie 1, twoje mieszkanie 2. Jak widzicie, nie są od siebie daleko usytuowane, ale jednak pomyślałem, że dwa mieszkania w jednym budynku to chyba by się nie sprawdziło, bo jak widzicie, ja tutaj tylko podchodzę do drzwi od tego budynku i od razu przenosi mnie do mojego mieszkania, także nie wchodzę po żadnej klatce schodowej, nie wciskam guzików na windzie i tak dalej. Także myślę, że kupienie dwóch mieszkań w jednym budynku byłoby słabym pomysłem. Dlatego osobiście, jak widzicie, cały czas bardzo fajnie, płynnie mi się jeździ, mimo tego, że gazuję na dodechy. Czyli jednak tutaj nagrywanie tej kamerki sporo mi zmniejszało tą ilość klatek. No plus ja jeszcze bardzo dużo kombinowałem i próbowałem właśnie różnych opcji graficznych. No i się okazało, że ta opcja, którą mam teraz, jest pomimo wszystko najlepsza. Okej, pierwsze co, to ja spróbuję sobie znaleźć garaż. Nie chcę, żeby mi ktoś ukradł. Tutaj mamy garaż, bardzo fajnie. Bardzo prosty wjazd, dużo prostszy niż do tamtego mieszkania. I tutaj również będziemy mieli 10 miejsc, moi drodzy. I jak widzicie, te garaże niczym się od siebie nie różnią. To jest po prostu zrobiona jedna uniwersalna grafika. Ja mogę sobie teraz z tego garażu prawdopodobnie wjechać na górę do mojego mieszkania, które właśnie pragnę wam zaprezentować. A jak widzicie, moi drodzy, zapomniałem wam w ogóle wspomnieć, zrobiłem sobie nową postać. Tamta postać, którą zrobiłem w bodajże drugim odcinku, gdzie pokazywałem wam GTA Online,
ona była nietrafiona. No i teraz, moi drodzy, wyjaśnijcie mi tą rzecz, bo ja jestem teraz w tym drugim swoim mieszkaniu i ono wygląda identycznie jak to pierwsze mieszkanie. Ono się totalnie niczym nie różni. To są dwa takie same mieszkania, tylko usytuowane totalnie w różnych miejscach. Właściwie to są usytuowane dosyć niedaleko od siebie, ale myślałem, że będą przynajmniej układem się różnić, a widzę, że one są takie same. Czyli tak na dobrą sprawę zaoszczędziłem mnóstwo czasu, pokazując wam ten apartament. Czyli, moi drodzy, ciekaw jestem, czy przypadkiem ten ekskluzywny apartament za 500 000 nie wyglądałby identycznie. Wejdźmy do garażu. Wyjdź z mieszkania i wejdź do garażu. Co za różnica w ogóle? A da się nie wyjść z mieszkania i wejść do garażu? Okej. Także, moi drodzy, jak widzicie, nawet ten apartament, za który zapłaciłem 250 tysięcy, to szczerze mówiąc, chyba za niego przepłaciłem, bo za ten drugi zapłaciłem stosunkowo mniej, a wygląda tak samo, jest na tym samym poziomie i również ma 10 miejsc, ale nie żałuję tego zakupu. Bardzo miło jest mieć dwa mieszkania i garaż jeszcze na 6 miejsc i tak naprawdę 150 tysięcy na koncie. Znajdźmy sobie teraz jakiś Los Santos Customs, może jakiś bliżej. Jest. To jest dosyć niedaleko. Mam nadzieję, że do tego czasu żaden gracz mnie nie zaatakuje, bo ja jestem tutaj biedną myszką. Okej, trzeba pamiętać o tym, że podczas GTA Online używanie radia nie spowalnia nam czasu, tak jak to jest w przypadku fabuły. Czyli tutaj trzeba dobre radio wybrać sobie na samym początku. Okej, teraz zaczęło troszeczkę, widzę, klatkować. Także jak widzicie, ja naprawdę nie mam takiego złego tego komputera, a pomimo to on gdzieś tam nie wyrabia się. Okej, no i zajedźmy sobie tutaj. Zobaczmy, co byśmy mogli jeszcze w tym autku zrobić. Ono naprawdę wygląda dobrze. Zwróćcie uwagę, możemy je opancerzyć, zmienić hamulce, zderzaki, silnik, wydech, materiały, no wszystko praktycznie, lakier, progi. Możemy sprzedać to auto, ciekawe za ile, za 11 tysięcy. Czyli tak na dobrą sprawę, moi drodzy, możemy sobie zarabiać bardzo fajne pieniądze na autach. Kradniemy auto, przyjeżdżamy do Los Santos i je sprzedajemy i tak w kółko. Ciekaw jestem, czy byłaby możliwość taka, czy się jakoś przed tym zabezpieczyli. Szyby, moi drodzy, możemy sobie przyciemnić. 5000 to nie jest dużo, ale bardziej chyba by mi zależało na pancerzu. 20%, 40%. 100% opancerzenie jest niestety po odblokowaniu setnej rangi. Ja nawet nie mam 10 rangi, czyli nie mogę sobie w ogóle opancerzyć samochodu. Hamulców widzę, że też nie mogę zmienić za bardzo, bo nie mam jeszcze odpowiedniej rangi, ale przy okazji po prostu pokażę wam, co byśmy mogli ewentualnie w samochodzie zmienić, a ja sobie te rzeczy po prostu będę w przyszłości, po zdobyciu rang, będę sobie je aktualizował. Możemy sobie wybrać inny klakson. Możemy zmienić światła, reflektory. Mamy jeszcze zestawy neonowe. To jest to chyba, co ja mam. Tak, dokładnie. To ja już sobie to zakupiłem, bo mogłem. Kupiłem sobie żółty, bo żółty bardzo fajnie się komponuje z czarnym kolorem auta. To jest zapobieganie utraty i kradzieży auta. Nadajnik umożliwia nam odnalezienie samochodu na mapie. Z drugiej strony mamy samochód zastępczy, czyli ubezpieczenie. Możemy sobie spersonalizować również tablicę. Ja akurat wybierałem tą tablicę, nie wiem, dlaczego mi jej nie zapisało. Najwyraźniej gdzieś tam, powiedzmy, jakaś pomyłka. No i lakier mogłem sobie tutaj jak najbardziej zmienić. Ja sobie wziąłem matowy,
jak widzicie, czarny. Były też inne do wyboru kolory, oczywiście, ale ten czarny jakoś najbardziej za mnie przemówił do mnie. Mamy metaliczne, metalowe, perłowe, chromowane. Możemy jeszcze dodać emblemat naszej ekipy, natomiast ja w żadnej ekipie aktualnie nie jestem. Możemy sobie zmienić progi. Oczywiście to wszystko zależy od naszej rangi. Ja mam bardzo niziutką rangę. Jeszcze tutaj na GTA Online bardzo mało grałem, ale jak widzicie, zaawansowani gracze, którzy mają wysoką rangę, mogą sobie naprawdę to autko konkretnie przerobić. No a tutaj koła sobie troszeczkę zmodyfikowałem. Szyby, szkoda, że tych szyb nie można przyciemnić bez ingerencji rangi. No także, moi drodzy, tak wygląda ogólnie modyfikacja auta. Ja tutaj zbyt wiele nie mogłem pozmieniać oprócz tego, co już zrobiłem, bo po prostu nie mam odpowiedniej rangi, tak jak już zapewne zauważyliście. Chyba wydaje mi się, że ten odcinek poświęcony na pokazywanie mieszkań, garaży i modyfikacji auta, to na chwilę obecną będzie wystarczająco. Dlatego, moi drodzy, ja teraz kieruję się do swojego mieszkania. Tam sobie zostawię autko. Tam sobie wejdę na górę. I myślę, że tam zakończymy sobie ten odcinek. W kolejnym materiale myślę, że wrócimy sobie do fabuły, za którą bardzo tęsknię. Także, moi drodzy, ja już tutaj zajeżdżam do siebie na kwadrat, jak to się mówi. I właściwie to by było na tyle w tym odcinku. Wielkie dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał pomimo braku kamerki. Bardzo bym prosił o Wasze opinie odnośnie tego, czy kamerka ma być, czy ma jej nie być, czy ma być normalna, taka jak była w poprzednich trzech odcinkach, czy ma być z green screenem, bez tego tła. Wtedy no jednak obciążenie będzie dużo, dużo wyższe i może się po prostu nam gra przycinać. Także, moi drodzy, liczę na Wasze opinie. Wielkie dzięki, trzymajcie się, pozdrawiam.